Jesteśmy w Izbie Celnej Białej Podlaskiej przy ulicy Celników Polskich, gdzie właśnie trwa medialna promocja akcji, która już trwa, przemycając krzywdzić siebie i swoich bliskich i twoich bliskich. Ja rozmawiam z kim? Waldemar Micewicz, zastępca dyrektora Izby Celnej Białej Podlaskiej. Panie dyrektorze, co się na temat tej akcji? Co, co to za akcja? Kto ją wymyślił? Jest to akcja społeczna, która odbywa się równolegle na terenie czterech województw Ściany Wschodniej, czyli województw województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego ma na celu przedstawienie społeczeństwu szeroko rozumianemu negatywnych skutków przemytu towarów to jest aż tak bardzo y, palący problem, że takie akcje są, były potrzebne. Trzeba było ją stworzyć? Myślę, że tak, bo należy tutaj mieć świadomość tego, że y, przemyt towarów jest y, zjawiskiem szkodliwym y, w szerszym rozumieniu, bo niesie ze sobą y, mniejszy wpływ środków do budżetu państwa, co ma bezpośrednie przełożenie na. Y, Zatrudnienie, na y, kondycję finansową przedsiębiorstw. A to, to nie jest trochę też tak, że powoli podcinacie gałąź, na której siedzicie? No, jeśli ludzie przestaną przemycać, co, co będzie? Jaka będzie dla Was praca? Y, powiem, odpowiem Panu w ten sposób, że y, tak naprawdę służba celna y, w swoich zadaniach nie tylko ma y, zwalczanie przestępczości granicznej, ale również y, pobór y, należności celnych i podatkowych. Także y, myślę, że mimo wszystko y, pracy nam nie zabraknie. Kampania pod hasłem Nie Przemycaj trwa od 13 czerwca. Od 13 czerwca emitowane są m.in. spoty reklamowe w radio, w telewizji, spoty reklamowe w Media Markt. Dostępne są też ogłoszenia reklamowe w gazetach. Natomiast dzisiaj jest medialna inauguracja tej akcji. Czekają nas jeszcze billboardy i ulotki dostarczone mieszkańcom terenu, terenów przygranicznych. Również dwie akcje... Z tego, co słyszałem, na przejściach granicznych też wręczanie ulotek. Kampania składa się z szeregu elementów. Oczywiście, tak jak wspomniałam, część rzeczy już wykonaliśmy. Dzisiaj będą rozwieszane billboardy w głównych miastach przygranicznych. Czekamy na dostarczenie ulotek. Ulotki będą dostarczane z jednej strony przez firmę zewnętrzną bezpośrednio do mieszkańców, do skrzynek pocztowych, ale jednocześnie będą również dostępne na granicy. Chcemy na granicy zrobić jeden, dwa dni, tak zwane ulotkowe, kiedy wszystkim podróżnym przekraczającym przejścia graniczne będziemy takie ulotki wręczać, będziemy mówić o akcji i przestrzegać przed przemycaniem towarów. Jest już odzew samorządów, które też chcą wejść do tej akcji, wspomóc Was w tym. Jest już odzew również z szkół. Widziałem pracę dzieci, które namalowały tematyczne rysunki. Tego ci się spodziewaliście? Im większy zasięg tej akcji, może przynieść skutek? Cieszymy się, że akcja spotyka się z pozytywnym odbiorem. Oczywiście przede wszystkim na forach są różne komentarze i tego się spodziewaliśmy, ale też liczyliśmy na dyskusję społeczną, na wywołanie dyskusji społecznej. Jest to akcja przede wszystkim informacyjno-edukacyjna, więc chcemy, nie tylko działać, tak jak dotychczas, nie tylko kontrolować. To są nie tylko działania legislacyjne, represyjne, natomiast chcemy również edukować, chcemy ostrzegać, chcemy mówić, dlaczego przemyt jest zły, dlaczego jest niebezpieczeństwo. Jakie są niebezpieczeństwa z tym związane? I tak jak wspomniałam, bardzo pozytywny, pozytywny oddźwięk tej akcji. Pierwsze dni prowadzimy między innymi już działania edukacyjne w szkołach. Spotyka się to z dosyć dobrym odzewem ze strony młodzieży. Jesteśmy na terenach przygranicznych Biała Podlaska, Powiat Bialski, Terespol, Słowatycze. To problem u nas. Problem to różnie, różnie to ludzie mogą określać, ale czy możemy powiedzieć jaka część społeczeństwa para się tym przemytem? Jakie są tygodniowe, miesięczne, roczne statystyki tego właśnie procederu? Na naszych granicznych problemem jest przede wszystkim przemyt papierosów. Jeżeli chodzi o papierosy zatrzymywane przez służbę celną w Polsce, to 43% tych papierosów to właśnie wyniki tutaj na granicy wschodniej w województwie lubelskim, więc to faktycznie jest bardzo duży problem. No, i nie każdy wie, my na to przy tej akcji chcemy również zwracać uwagę, że niejednokrotnie przemycane towary, w tym również papierosy, to towary podrabiane. Papierosy to pierwsze miejsce wśród towarów podrabianych. Kampanię zaplanowano na trzy tygodnie, czyli od 13 czerwca do 3 lipca. Oczywiście plakaty będą dostępne na przejściach granicznych dłużej. Są one dosyć wymowne i, i będą na pewno przestrzegały przynajmniej niektóre osoby przed wejściem na drogę przestępstwa. Natomiast jeżeli chodzi o całościowy koszt akcji, to jest 330 tysięcy złotych.